Cześć, witam wszystkich gorąco i serdecznie. Z tej strony Yuken. Przed nami kolejny odcinek na moim kanale dotyczący zrywu starożytnych, czyli starożytnego epickiego potwora, zwanego również blaszakiem. Moi drodzy, wczoraj zapowiadałem, że pokażę wam, jakie zmiany u mnie zaszły w związku z tym, że awansowałem na te G7, jaki poziom trudności się zrobił większy, ale od razu mówię na początku odcinka, w tym odcinku, widzowie, nie pokażę wam stricte walki, pokażę wam wyniki walki wczorajszej, ponieważ dość dużo się zmieniło. Zmieniło się, moi drodzy, tyle, że naprawdę poziom trudności wzrósł i też wzrósł dla całego klanu, bo dla tych z was, którzy nie wiedzą, to kiedy pokonacie jako klan tego starożytnego potwora, to jego poziom wzrasta i on również wzrasta z każdego wydarzenia na każde kolejne wydarzenie. Dlatego teraz mamy tylko dwa przyzwania. Jedno było wczoraj, jedno zostało na dziś. I szczerze wątpię, czy uda nam się tego drugiego potwora pokonać. Taką informację na pewno ode mnie usłyszycie w następnym odcinku, czy pokonaliśmy, czy nie. Ma to, moi drodzy, skutki też takie, że no mniej załatwionych potworów oznacza niestety mniej tych prezentów, mniej złota, mniej srebra. No trochę srebra wydobyłem z tego potwora. Niestety nie ma tutaj historii, żebym wam mógł pokazać, jakie bonusy z tego zyskałem. Złota, jak widzicie, super dużo nie mam. Srebra już mam na wykończeniu, ale dlatego, że moi drodzy, opróżniam się ze srebra. W sensie takim, że wysłałem 20 milionów srebra na jako podatek za korzystanie z CP-RAN, który będzie dziś dostępny. Chcę jeszcze dwa wojska wyszkolić i, moi drodzy, ściągam tarczę pokoju. Będę brał udział po raz kolejny w walce o tron. Dlatego się opróżniam. Jeśli chodzi, widzicie, o te bonusy, no jest ich mało. Tutaj zaraz wam pokażę, bo kolejną technologię odblokowałem. Dzięki właśnie atakom na starożytnego potwora. Wyniki miałem bardzo fajne, więc to też zobaczycie. Ale zobaczcie, nie ma za dużo tych smoczych monet, no nie ma za dużo tej smoły w porównaniu z tym, co miałem na przykład tydzień temu. No ta święta mikstura też tak w rezerwach, bym powiedział. Natomiast no, jeśli oczywiście uda nam się pokonać drugiego potwora, to będzie super, tylko to już będzie dla mnie taki minus, że będę musiał się pilnować, nie mając tarczy pokoju, aby skrzynię otwierać pojedynczo. Ja wam mówiłem, moi drodzy, że kiedy osiągnąłem G7 i to było na przykładzie odcinka wczorajszego, gdy o bohaterze głównym naszym opowiadałem, że w pewnym momencie awansowałem sobie tego głównego bohatera, dlatego że i tak poziom trudności wzrósł i on wzrósł diametralnie. Potrzebowałem, moi drodzy, 1 400 000 punktów takich obowiązkowych dla klanu. Myślę, że tutaj jeszcze raz atak tak czy siak przeprowadzę, żeby zdobyć te zwoje triumfu, szczególnie że chcemy awansować klan w rankingu. Dosyć nasz klan ładnie stoi w rankingu triumfalnego wyzwania, także tam będą fajne prezenty. Ale tak jak widzicie, już chyba w poprzednim odcinku, gdzieś tam którymś z poprzednich wam mówiłem, że raz były 4 przyzwania i tylko jednego potwora załatwiliśmy. No także niestety, moi drodzy, tutaj dobrze, że nasi liderzy tak zadecydowali, żeby zrobić 2 przyzwania, ale ma to swoje niestety konsekwencje. Przy czym poziom trudności tego potwora też wzrasta i to jest... No nie jestem w stanie wam opisać, natomiast zobaczcie, jeśli by nam dziwnym trafem udało się tego potwora załatwić, to mamy 370 skrzyń klanu. Byłoby bardzo, bardzo fajnie. Także mówiłem, że kiedy miałem G6, to minimalne punkty, jakie musiałem zdobyć tutaj według wytycznych klanu, czyli żeby po prostu wszystkie skrzynie klanu otworzyć, wszystkie 13 skrzyń klanu, to było gdzieś w granicach 400 tysięcy punktów, może 450 tysięcy punktów. Jeżeli ktoś z was, drogi widzu, jest na poziomie G6, no to może to sobie sprawdzić, może dokładnie napisać. Natomiast było to gdzieś tam w granicach 400 tysięcy punktów. W tej chwili było to, u mnie na G7 jest to już 1 400 000 punktów. No ja tutaj, jak widzicie, tak około 1 600 000 będę mieć spokojnie. No już do 3 milionów na pewno nie dojdę. Tak się to zmieniło. I tutaj właśnie są też te fragmenty animatora. Jakby ktoś z was właśnie chciał wiedzieć, skąd brać fragmenty animatora, to świetnie, można je z triumfalnego wyzwania, przepraszam, ze starożytnego potwora, ze zrywu starożytnych pozyskiwać. Z triumfalnego wyzwania zresztą też tam gdzieś przy okazji, ale to też zależy, jaka jest seria, nie?
Także tutaj mogę wam tylko pokazać, jaką mam pozycję. No nie jest ona zbyt wysoka, widzowie, ale 39, czyli wbrew pozorom, to jest w ogóle paradoks, drogi widzu, bo ja zazwyczaj miałem taką pozycję 50+. Była nawet 50, 60, a kiedy jednak mi poziom trudności wzrósł, nagle mam pozycję bardzo fajną w klanie, bo mam 1 525 000 punktów. Dobra, a czy 23, no ale już tam o 2 punkty nie chodzi. Również bardzo fajnie mi, słuchajcie, wchodziły te punkty pościgu za peletonem. To też wam polecam, jak właśnie jest zryw starożytnych i macie ten pościg za peletonem, a chcecie sobie triumfalne wyzwanie nadrobić i odebrać do końca prezenty, jeśli macie na przykład złotą przepustkę lub nawet jak jej nie macie, to ten pościg za peletonem jest bardzo fajny. I moi drodzy, tu jest taka ciekawostka, zobaczcie, ile tego odebrałem, nie? Tylko ja to odbierałem, moi drodzy, w zupełnie innym celu, bo zobaczcie, ja mam wszystko jakby wykupione. Mam tutaj 169 poziom, ale chodziło mi o to, żeby zdobyć punkty i żeby wykupić na maksa już Kleopatrę. Także udało mi się. Może jak zdobędę jeszcze jakieś punkty tutaj, te klucze artefaktów wykupię, bo czemu by nie? No jak dają, to trzeba brać. Także to są te punkty, to jest ten sklep taki triumfalnego wyzwania, gdzie oczywiście kupujecie za punkty zdobywane. Dlatego warto te zwoje triumfu sobie zdobywać. No, odblokuję tarczę, tak jak wam mówiłem, już za 2 godzinki. Będą marsze CP, także może wam pokażę w następnym odcinku, jak wygląda moja walka o tron. Jeden z moich liderów tutaj kandyduje na króla, także chcę go wspomóc, chcę go wesprzeć, więc będę kandydował. No dobrze, przejdźmy, moi drodzy, do mojego dziennika. Ja wam zawsze uczciwie pokazuję, co tu w moim dzienniku się dzieje. My mamy zasadę w klanie, aby na przykład atakować areny, nawet jeśli już te codzienne zadania zostały wykonane, ponieważ jak zamykamy arenę, to jak wiecie, są też prezenty i skrzynie klanu. Także jak widzicie, przed chwilą, gdzieś tam przed odcinkiem to robiłem, skorzystałem coś niecoś z giełdy najemników, ale też dosyć ubogi sposób, no bo tego srebra za dużo nie było, ale jak widzicie, paru tam najemników udało mi się zdobyć. Oczywiście domykamy skrzynię Mimika, to są też te skrzynie z triumfalnego wyzwania. Walka, to jest tak jakbyś arenę atakował, nie? Głównym bohaterem. Głównie chodzi teraz o te punkty symboli Unii. To ci pozwala awansować, drogi widzu, w rankingu, no, klanowym, ale też jeśli jako klan korzystacie z tych skrzyń Mimika, to podnosi wasz ranking w triumfalnym wyzwaniu w Unii Triumfu. Ja już wam pokażę, o co chodzi. Jak wchodzicie w zakładkę klan, macie coś takiego jak Unia Triumfu. Tutaj też jest oczywiście sklep, gdzie możecie jakieś bonusy dostać, natomiast musicie je mieć, te punkty. Nagrody, no to wiadomo, zawsze się odbiera. Jak masz złotą przepustkę, to też nagrody odbieramy. Tutaj, tak jak widzisz, są też Helenki, fragmenty. Zobaczcie, mój klan jest na 3. pozycji. No jest szansa, że utrzymamy tą pozycję, natomiast klan z 4. pozycji, no, depcze nam po piętach niesamowicie. No raczej 2. pozycji już nam się nie uda osiągnąć. Zostały 4 dni do końca, także to są punkty, które zdobywacie. Czyli mówiąc wprost, ja wam pokażę może na moim przykładzie. Mam tutaj 54. pozycję, 16 tysięcy punktów zdobyłem, tak? I to są te punkty właśnie z walki ze skrzynią Mimika. No to musicie po prostu sobie policzyć, jeśli mam 85 punktów za jeden atak na tą arenę Mimika, tak? No bo skrzynia Mimika jest jako arena traktowana. No to powiedzmy przy 10 atakach mam 850 punktów. No także też atakowałem te skrzynie Mimika, żeby się podnieść w rankingu i żeby oczywiście levelować klan. Także jak widzicie, cała masa tych skrzyń Mimika tu się pojawia. Jeszcze chyba wczoraj czy tam w nocy paru najemników kupiłem. Także tak to wygląda. Tutaj, moi drodzy, wysyłałem zasoby, czyli żywność do klanu. A wysyłałem dlatego, że wiem, że ściągam tarczę pokoju i nie chcę oddawać, jak mnie ktoś zaatakuje. No bo zawsze ktoś silniejszy się trafi, kto mnie zaatakuje i może mi to zabrać. Tutaj, jak widzicie, wysyłałem srebro. 20 milionów srebra mamy podatek do zapłacenia dla tych oczywiście, którzy biorą udział w tych marszach CP. Ja marsze CP, moi drodzy, jak najbardziej chcę w nich uczestniczyć, chcę wbić troszkę, znaczy raz, że chcę zostać senatorem, a dwa, że chcę wbić troszkę punktów podboju po to, żeby tam dalsze technologie sobie
ulepszyć. Także to jest taki moment. Tutaj, jak widzicie, otwierałem, próbowałem, no, byłem zmuszony do tego, żeby otworzyć kryptę 25 poziomu, bo było to codzienne wyzwanie w triumfalnym wyzwaniu. Natomiast, jak widzicie, jeszcze na raz mi się krypty nie udaje. To jest też odpowiedź na poprzedni odcinek, gdzie mówiłem o bohaterze, nie? Także tutaj 98%, 2% mi jeszcze, moi drodzy, brakuje, żeby kryptę na raz obsłużyć. No niestety. Tutaj, jak widzicie, tam dalej jakieś krypty, te skrzynie mimika, to już tam sobie podarujemy. No i przechodzimy właśnie w dzienniku do najlepszego. Zobaczcie, moi drodzy. I teraz już sami chyba widzicie, ja jeszcze mogę wam dalej przejechać, żeby nie było. Tutaj już przecież widzicie godzinę, zaczął się zryw starożytnych tutaj. Tak, moi drodzy, 22.02, czyli zaraz po starcie, zaraz po resecie brałem udział w ataku. Jak widzicie, zrobiłem 4 ataki, moi drodzy. 4 ataki, tylko 4 ataki. I z tych 4 ataków wyciągnąłem tyle punktów, czyli to jest taki paradoks, który teraz muszę wam powiedzieć, że z jednej strony poziom trudności wzrósł, bo wzrósł strasznie i niemiłosiernie, a z drugiej strony, żeby osiągnąć te 1 600 000 punktów, zrobiłem tylko 4 ataki, gdzie wcześniej bym tych ataków z 10 musiał robić, mając G6. No, to jest oczywiste, wojska są silniejsze. Pokażę wam, jak sobie wojska rozłożyłem. Zobaczcie, tu jest mój pierwszy wynik, 28 bilionów punktów waleczności, prawie 60 bilionów punktów doświadczenia. Piękny wynik, jeśli chodzi właśnie o tym punkty Złotego Strażnika. No, w następnych 2 atakach będzie mniej, nie myślcie, że tak super, ale zobaczcie, ile tego mięcha dla smoka. No i tu wam pokażę, jak sobie dobrałem armię. To jest cały czas ta zasada, aby pilnować. Zresztą zobaczcie, smok, 196 poziom. To idzie naprawdę niemiłosiernie. Kleopatrę mogę wam zdradzić, że już mam na wyższym poziomie, bo tutaj zawsze pokazuję, na jakim poziomie mieliście atak. Nie zmienia się. Jeżeli ja awansowałem po tym ataku Kleopatrę, no to tutaj nie będzie się wyświetlał level wyżej, tylko zawsze będzie wam w raporcie pokazywało, jakim kapitanem, na jakim levelu atakowaliście. Moja zasada tutaj, jak widzicie, wojska G7, czyli wziąłem sobie w taki sposób, że piechotę oraz strzelców wziąłem, moi drodzy, po 12 tysięcy, tylko nie widzę tutaj... Nie widzę tutaj strzelców. Gdzieś mi oni uciekli w tym raporcie. Niemożliwe, żebym taki błąd... Zaraz wam szczegółowy raport oczywiście pokażę. Natomiast no gdzieś mi tutaj nie pokazuje... A jest, są strzelcy. Dobra, bo jestem ślepy, widzowie. Czyli wziąłem po 12 tysięcy G7 strzelców oraz piechoty. Czyli oczywistym jest to, że wtedy połowę mniej musi być jeźdźców konnych, tak? Czyli 6 tysięcy. To był mój pierwszy taki... I tak sobie dobierałem tą armię. 12 tysięcy, 12 tysięcy, 6 tysięcy. Więc analogicznie, skoro 6 tysięcy jeźdźców, no to 600 gryfów bitewnych. To i później do tego dobierałem już armię G6, czyli słabszą. Tylko uwaga, bo tutaj są różne teorie. I ja wam powiem, nadal będę się upierał, co widzicie na tym raporcie, że... Dawanie G6, bo teorie mówią o tym, żeby G6 dawać przynajmniej tyle samo, ile G7 lub razy 2 więcej, czy nawet połowę mniej. Są przeróżne teorie. Mi się najlepiej sprawdza wersja, kiedy zobaczcie, w momencie, gdy mam tych 12 tysięcy, tak, to tych strzelców dałem tam 4 tysiące, no już chciałem do równego, znaczy, żeby zapełnić, no bo też miałem miejsce jeszcze na wojsko, no to dorzuciłem. Natomiast... Zwróćcie uwagę, że to nie jest połowa, widzowie. To nie jest połowa, tak? To jest trzykrotnie mniej. No bo 12 tysięcy kontra 4 tysiące. Jeśli chciałbym dać połowę, musiałbym dać ich 6 tysięcy. A dałem, jak widzicie, tyle. 4 tysiące. Tak samo piechoty dałem 4 tysiące. No tu akurat miałem miejsce, więc akurat wyjątkowo tych jeźdźców jest połowa mniej niż G7. Natomiast no tak też dobierałem i tak 300 tych słabszych gryfów bitewnych, czyli połowę mniej niż... mocniejszych. Nie miałem za dużo atakujących, jak widzicie, potworów, dlatego że no nie było tych smoczych monet, także tak te liczby potworów już, jak widzicie, no żeby wziąć danego potwora, no to tutaj 6 wziąłem, tutaj wziąłem 9, tu wziąłem 16, mimo że zawsze wam mówiłem, żeby brać do równego, to tutaj tej metody do równego, jak widzicie, nie zastosowałem, no bo jakbym miał zastosować metodę do równego, to musiałbym ich w ogóle nie wziąć i tak samo dotyczyło tu niektórych. O, te papugi, czy te armaty,
jeśli chodzi o najemników, no to też po prostu wziąłem to, co było, żeby, bo one i tak wygasną, nie? Więc stwierdziłem, że tutaj to oszczędzanie, moi drodzy, nam nic nie da. Także wynik moim zdaniem bardzo fajny, jak na mój poziom Kleopatry. Wiadomo, że zawsze mógłby być lepszy, ale myślę, że to jest taki optymalny wynik, ale później osiągnąłem lepszy. Tutaj wam pokazuję szczegóły bitwy, bo wiem, że wiele razy prosiliście o to, żeby szczegóły bitwy, moi drodzy, pokazywać. Widzicie, moi najemnicy zaatakowali pierwsi, później moje gryfy bitewne zaatakowały pierwsze, również konni jeźdźcy zaatakowali jako pierwsi, piechota zaatakowała jako pierwsza, ale strzelcy dostali jako pierwsi po dupie. No to jest dosyć ciekawe, bo strzelcy zazwyczaj powinni pierwsi atakować, ale tak jest. Później zobaczcie, jeden mój potwór, gryfy mniejsze, konni mniejsi, kilku najemników, znowu mniejsi strzelcy i mniejsi gwardziści. Znaczy piechota, są gwardziści, ale piechota zaatakowali jako pierwsi. Zobaczcie, tu mam dużo, dlatego jest tak dobry wynik, bo dużo moich wojsk, zobaczcie, zaatakowało jako pierwszych. Później dostali moi wciery. Znowu dostali moi wciery, ale tutaj cały czas potwory atakują jako pierwsze, już po raz drugi chyba, tak? Tutaj jeźdźcy znowu zaatakowali po raz drugi jako pierwsi, no ale tym razem już wciery dostali. Tutaj najemnicy atakują, oj, tutaj dopiero potwory dostały wciery. Kolejni, zobaczcie, atakują. Tutaj jeszcze raz atakują, dlatego tych słabszych dajemy. Warto mieć mieszane wojska, jak widzicie, cały czas fajnie to wygląda, nie? Więc przeważająca liczba wojsk, które zaatakowały jako pierwsze, to widzicie po tych strzałeczkach, bo myślę, że się domyślacie, że strzałeczka w prawo, no to jest, że moi zaatakowali oczywiście potwora, a tu na czerwono, no to, że ja dostałem wciery, że w lewo strzałeczka, no to potwór zaatakował mnie, no tak już uproszczając tą myśl. Nie będę tego jakoś dokładnie analizował, po prostu wam pokazuję szczegółowe wyniki, bo wiem, że dla was to gdzieś tam jest ważne, żebyście sobie mogli przejrzeć. Wszystkie cztery moje ataki wam pokażę, ale celem tego odcinka jest bardziej pokazanie wam, jak wzrósł poziom trudności, przy czym... No właśnie, teraz pozostaje zadać pytanie, drogi widzu, czy ten poziom trudności faktycznie wzrósł, no bo jeżeli ja zdobyłem 400 tysięcy punktów, gdzie zazwyczaj... No tak 120 miałem, mówimy oczywiście o punktach strażnika, żeby odblokować skrzynię, bo ja tylko tym się teraz tutaj sugeruję, tak? Mówimy o punktach strażnika, aby odblokować skrzynię. Te wszystkie inne rzeczy, przy tym ataku te wszystkie inne rzeczy odłożyłem na bok. Wiadomo, że mięsko dla smoka jest potrzebne, wiadomo, że było mi potrzebne, słuchajcie, punkty waleczności, żeby odblokować kolejną technologię na G8. Jest kolejna odblokowana, zaraz mogę wam też to pokazać, żeby nie było. Także pierwszy atak całkiem niezły. Drugi atak już nie był taki zły, taki dobry, bo jak widzicie, mimo podobnej armii, już miałem taki przeciętny wynik, jeśli chodzi o punkty strażnika. No i w tym momencie pamiętam, ja nie mogłem wam tego w czasie niestety ataku nagrać, bo jeszcze musiałem coś innego zrobić, więc nagrywam wam to niestety z opóźnieniem, pokazując wam wyniki, ale mogę zdać wam tą relację, że kiedy już pierwszy raz zaatakowałem, mówię, ale ładnie, ale szybko, to pójdzie fajnie, bo wiecie, też mam ograniczone złoto, miałem ograniczone złoto, tak, ograniczone, no, armię ograniczoną, srebro też, no bo to wtedy nie miałem zapasu srebra, no i mówię, co to będzie, czy uda mi się te wymogi klanu spełnić, no i przy drugim ataku zwątpiłem w to, bo mówię, o kurczę, tam się zrobiło raptem 500 tysięcy, czy ileś, pamiętam, że po drugim ataku mi żadna nagroda nie wpadła. Szkoda, że nie mogę wam, widzowie, historii tego pokazać, w sensie, że tutaj widzimy, jak mam odebrane, ale że nie mogę, nie wiem, może jak pokaż wszystko, klikniemy, ale dupa Jasia, a jest, proszę bardzo, pokaż wszystko. Okej, zobaczcie, 16 tysięcy, no to pierwszy atak był, nie? Przypominam, że przy pierwszym ataku zdobyłem 400 tysięcy, czyli przy pierwszym ataku odebrałem złoto, odebrałem fragment animatore, odebrałem cztery skrzynie klanu i chyba jeszcze tę animatorę. Drugi atak zrobiłem, moi drodzy, to chyba mi odblokowało tylko to. Mówię, no dobra, fajnie. Potem z kolejnych ataków widzicie, tu znowu mamy skrzynię klanu i o, tutaj jest, mamy dokładny wynik, więc dobrze wam mówiłem, 1 400 000 punktów równo trzeba zdobyć i to jest wymóg w naszym klanie, aby zdobyć łącznie 13 skrzyń, czyli 8 i 1 to jest 9, tak? I 4 to jest 13 skrzyń, moi drodzy. Także
To jest taki wymóg klanu, a ja zobaczcie, jeszcze odebrałem to, no i będę, myślę, że dzisiaj robił jeszcze podjazd do tego, do tych zwojów triumfu, no bo tutaj niewiele brakuje, raz sobie zrobię atak i będzie gitarka. No dalej to już nie patrzę, no bo to jest już niemożliwe, żebym te fragmenty animatore tak zdobył. Także idzie to troszkę, widzicie, no trudniej, ale dajemy radę. Dobra, także to był drugi atak, no mięsa też za dużo nie dostałem dla smoka, tu jak widzicie, no samych punktów waleczności bardzo mało, bo mi się jeszcze na G6 udawało zdobywać po 20 bilionów tych punktów, także bardzo słaby atak. Mogę wam pokazać szczegóły, sobie przeanalizujecie. Tutaj akurat najemnicy jako pierwsi zostali zaatakowani. No niby gryfy zaatakowały, ale zaraz dostały wciery, strzelcy zaatakowali, to jeźdźcy dostali wciery. Tutaj znowu strzelcy dostali wciery, także tutaj jak widzicie ten atak widać, że jest słabszy, mimo że wiele moich wojsk zaatakowało jako pierwszych. Tutaj aż nie mam takiej wiedzy, żeby analizować, czemu taka jest różnica w punktach. Ja się bardziej na liczbach skupiam, po prostu jak ktoś z klanu podał mi te liczby, jak najlepiej atakować, to jakby na tym się skupiam, wiecie, to jest dużo czasu by wymagało, jeśli miałbym tutaj każdą pozycję analizować, co wpływa na punkty. Jest, chodzi o czasochłonność, nie? Natomiast jak widzicie, atak no też niby udany, tak, bo armia praktycznie ta sama, no może tam paru najemników mniej, ale zobaczcie jaka różnica, czterokrotnie niższy wynik. Tak jak w pierwszym było tutaj te 400 tysięcy ponad, tak tutaj 140. Ogromna różnica, 9 bilionów, a w pierwszym ataku 28 i 400, no ogromna różnica. Trzeci atak, moi drodzy, no również był już lepszy. Taki był po środku, znaczy był gorszy od pierwszego, ale o wiele lepszy od poprzedniego. Gdzie też, jak widzicie, tutaj stosowałem, tylko tutaj dałem troszkę inne proporcje, bo skoro mi Kleopatra awansowała, jak widzicie, awansowała mi już Kleopatra, to dałem po 13 tysięcy strzelców i piechoty siódmego poziomu. To wtedy, tak sobie wpisałem, 6250 jeźdźców i 625 gryfów bitewnych, oczywiście siódmego poziomu, no to później dodałem do tego już tak na zasadzie, żeby dokoptować, ale zobaczcie ile mniej tak naprawdę, no bo tutaj 13 tysięcy, a tu 3,5 tysiąca i 3600 gwardzistów szóstego poziomu, jeźdźców to w ogóle 2300, także, ale atak całkowicie widzicie, fajny. Też wam szczegóły tu pokażę, nie ma problemu. O, tutaj moi najemnicy jako pierwsi uderzyli. Na pewno te punkty oczywiście zależą od tego, ile wojsk pokonamy. No to musicie się z tym liczyć. Tutaj te liczby macie też podane, ile moi najemnicy, 14 tysięcy moich najemników pokonało 25 526 wojska wroga. No przy czym wiecie, jest to 25 tysięcy z 7 milionów, także... Jakby to wam powiedzieć, ale oczywiście kiedy, i na tym polega właśnie ubijanie tego potwora, nie, że to ta liczba ubyła, kiedy następny gracz atakuje znowu, załóżmy by tyle pokonał, to cały czas będzie ubywało. Przy czym tu są jak widzicie takie liczby tych wojsk, że i potem oni zaatakowali mnie, tu już jest chyba odjęte, bo zobaczcie było 7 milionów 753, a skoro 25 to jest 7 milionów 728, nie wiem jak to jest liczone, ale zakładam, że jest to 25 tysięcy, tak by wychodziło, nie? Czyli te o 25 tysięcy mniej zaatakowało mnie. Także te liczby na pewno są tutaj zgodne, widzowie. Liczby na pewno są zgodne. Zobaczcie, tutaj dostałem wciery, ale nadal jest to ogromna liczba, nie? 5 milionów. 5 milionów jest to sporo. Tutaj jest w ogóle jakiś kosmos, 165 milionów. Zresztą możemy zawsze sobie kliknąć, tylko co nam to da. A no tutaj ci są akurat słabsi, nie? Tylko jest ich po prostu bardzo dużo, no ale to analizowanie akurat ja nigdy nie przeliczałem. Wiem, że pisaliście w komentarzach niektórzy z was, że o, tutaj 200 tysięcy pokonaliśmy. Wielu z was, moi drodzy, gdzieś tam analizuje, tylko ja nie podchodzę do tej gry, znaczy szacunek dla was, jak analizujecie, spoko. To świadczy o waszej inteligencji. Ja natomiast wam powiem szczerze, nie chce mi się aż tak analizować, po prostu nie mam na to czasu. Żeby tak głęboko w to wchodzić, nie? Tutaj sobie przeglądam, spoko, ale żeby jakieś głębsze analizy prowadzić, to nie. Tak jak mówię, mam moi drodzy... O, tutaj są podwójne obrażenia, nie? Zobaczcie, bo tu też z tym... Czyli tu zadaliśmy podwójne obrażenia. Także fajnie.
wiecie, też tak nie analizuję, bo to jest zbyt dużo. Po prostu moją analizą zawsze w zrywie starożytnych są wyniki tutaj, które przedstawia. Jeżeli, no powiedzmy, jest wynik taki, no ten uważam za ok, chociaż pierwszy był super. Nie pamiętam, jak wyszedł ostatni i chyba wyszedł w ogóle, widzowie, najlepiej. Jeśli dobrze pamiętam, bo zobaczcie, to mi zamknęło całe, aż się zdziwiłem, bo to mi zamknęło wszystko i to już jest według mnie dobry wynik. Zobaczcie, 78 bilionów dla Kleopatry, 38 bilionów punktów waleczności, 576 tysiąca punktów. I tutaj, jak widzicie, ta armia też jest bardzo podobna, bo dałem ich po 12 tysięcy szóstek, 4 tysiące równe dałem. Znaczy szóstek dałem 4000, a siódemek dałem 12000, czyli ta proporcja, jak widzicie, jeżeli tych dajemy 12000, a mniejszych dajemy 4000, czyli 3 razy mniej, ta proporcja, jak widzicie, daje najlepsze wyniki. I uwierzcie mi, że testowałem proporcje, że pół na pół, czy dwa razy więcej słabszych, to dawało o wiele słabsze wyniki. Według mnie to jest najlepsza proporcja. Oczywiście zależy od poziomu twojego bohatera. No, pamiętaj, że to są liczby takie... Możesz to sobie matematycznie łatwo wyliczyć, no że 3 razy mniej. No słuchajcie, no to jest bardzo proste, widzowie. No jeśli tu mam 12 tysięcy, już tam zostawmy to, że 12,5, tak? Ale jest generalnie 12 tysięcy. No to oczywistym jest, że dajemy połowę mniej jeźdźców siódmego poziomu. No czyli 12 tysięcy, 6 tysięcy, tak? To jest proste. No skoro dajemy 6 tysięcy jeźdźców siódmego poziomu, to wiadomo, że 600, no w tym przypadku 610, tak? Musi być gryfów bitewnych latających siódmego poziomu. I to mamy ogarnięte. I wtedy, jak macie 12 tysięcy, no to 3 razy mniej dajecie 4 tysiące. No jeżeli u was te liczby wynoszą inaczej, myślę, że z każdej liczby jesteście w stanie to podzielić jakoś. Nie? Jak widzicie, jeśli chodzi o wojska, jakoś tam specjalnie tych liczb nie trzymałem, w sensie jak miałem, to chyba był mój ostatni atak, więc po prostu dlatego te liczby tak się różnią, że z 12632, no po prostu wszystko co miałem, to już wysłałem. To był mój taki już ostateczny atak, który miał wszystko, że tak powiem, rozwinąć, nie? Tutaj zobaczcie, podwójne obrażenia zadaliśmy, 45 tysięcy pokonaliśmy tych. I pamiętacie, z poprzedniego tu było ponad 5 milionów, teraz jest 4 miliony. Dlaczego? Dlatego, że właśnie moi przyjaciele też atakowali, też pokonywali, ta liczba maleje. No i tak maleje to zdrowie tego potwora, aż go w końcu ubijamy. Ale tutaj jest potrzebny cały klan, który bardzo mocno, intensywnie atakuje, żeby takie coś wykonać. Tutaj wam pokazuję już mój wynik taki ostateczny. Tutaj dużo jest podwójnych obrażeń. Zobaczcie, ci jeźdźcy zadali podwójne obrażenia, ci zadali i zobaczcie, ilu ich poszło. Także pięknie, to sobie możemy nawet sprawdzić, no ale ci są słabiutcy, to wiecie. Siła przeciw jednostkom latającym, a z kolei moi jeźdźcy mają przeciwko właśnie jednostkom strzeleckim większą siłę. Także zobaczcie, siła przeciw jednostkom strzeleckim, nie? To też na to wpływa. Także to w ogóle są wyniki, moi drodzy, po tym... Możliwe, widzowie, bardzo prawdopodobne, że cztery ataki i wypełnienie wszystkich obowiązków klanu, możliwe, że tak dobry wynik jest właśnie spowodowany tym, co ustawiałem w poprzednim odcinku z naszego głównego bohatera. Także to jest bardzo, widzowie, prawdopodobne, że te cechy, które dawałem, te siłę, te zdrowie, też na to wpłynęły. Oczywiście będę dalej bohatera awansował i będę dalej mu tam te rzeczy dodawał. No jeszcze do krypt będę musiał dodać, żeby chociaż tam 25 poziomu już na raz zamknąć. Ale to jeszcze się zastanowię, czy na pewno to zrobię w cechach, czy po prostu nie awansuję Cartera o 2-3 levele i powinno być git. Zobaczymy, jak to się przełoży na liczby. Także tu macie cały mój wynik. Jak widzicie, dużo ataków jest jednak z mojej strony. Gdzieś tam chyba 3 czy 4 ataki, już nie chce mi się aż tak liczyć, ale na pewno 3 ataki, może więcej. Gdzie moja armia, bo tutaj jak macie, o widzicie, tutaj z takim, takie dwa miecze, nie? To znaczy, że podwójne, zresztą macie też napisane, zadał podwójne obrażenia. Także z 3 razy na pewno było coś takiego. O, na pewno już mamy 3 razy, 4 razy nawet, widzowie, 5 razy, 6 razy, o kurde, 7 razy. 7 razy mieliśmy podwójne obrażenia dla tegoż potwora i zobaczcie, jaki piękny wynik wyszedł. Ale jak widzicie, wiele rzeczy tu się skupia na losowości, dlatego tak jak wam mówię, podsumowując te raporty, możecie się z tym nie zgodzić, ale
Ja uważam, że na to jest strata czasu, bo jak widzicie, armię wysyłałem praktycznie identyczną. Wręcz tutaj, przy czwartym ataku, drogi widzu, to ta armia była najsłabsza, bo już najemników mi ubyło, tych potworów mi ubyło, bo wiadomo, armię jeszcze sobie wyszkoliłem, ale już najemników mi poubywało. Więc, moi drodzy, no, jak widzicie, jest to duża losowość, nie? I tutaj nie ma takiej teorii, to znaczy fajnie mieć liczby, którymi atakujesz, ale jak sam widzisz na moim przykładzie, tutaj te liczby są praktycznie podobne, tu nie ma jakichś drastycznych różnic, które by na te wyniki wpływały, no chyba, że ty, drogi widzu, widzisz tak drastyczne tutaj zmiany w ilości wojska, żeby ten wynik, na przykład 500 tysięcy, mówimy teraz o wynikach, oczywiście punktach strażnika, 576 tysięcy, tak? Żeby tak drastycznie różnił się od na przykład tego wyniku, no dobra, 300 to nie porównujmy, ale na przykład od tego wyniku 149 tysięcy. No ja, drogi widzu, tu nie widzę drastycznych różnic. Tu może być po 100 jakichś tam żołnierzy więcej czy mniej, ale jak widzicie, te liczby są po prostu trzymane równo, gdzie tu jeszcze przecież było więcej najemników, nie? Tu było ich 16 tysięcy, a w ostatnim już 12 tysięcy też. Także zobaczcie, jak tych najemników, widzowie, ubywa, nie? Zobaczcie, jakich... Nie, 14 tysięcy, przepraszam, no ale 2 tysiące najemników w plecy, to wiecie. To jest bardzo dużo, bardzo dużo. 2 tysiące najemników poszło się, wiecie, co robić, nie? Także dużo zdobyłem tych smoczych smakołyków i już wam pokażę, jak wygląda z moją Kleopatrą. Specjalnie ją tu dodam. Zobaczcie, moi drodzy, oczywiście Kleopatrę używałem, jak widzicie, ten cały czas z rang roku... Ten ekwipunek, tak, te ubrania, 237 poziom. Myślę, że dzisiaj jakbym atak zrobił, no raczej małe są szanse, żebym 238 osiągnął. Ale też już wiecie, ja się na to też tak nie spinam już w tej chwili. Skupiam się na innych celach. Kleopatra, myślę, że fajnie awansowana. Także Gites. Póki w szkole wojska mam to, no i oczywiście dzisiaj będę z Daustana korzystał, bo będziemy robili marsze CP. No rozważam, czy tutaj... Kurczę, bo... I tak będę musiał zdobyć, no ale z drugiej strony, czy te 2,5% mi coś da? No niewiele mi da 2,5%, więc może nie będziemy dodawali. I tak samo mogę, widzowie, wam tego mojego... O, tutaj piszą coś o CP. O, mamy też nagrodę, muszę zobaczyć właśnie odnośnie CP. CP ma być o godzinie 20, 2 godziny przed resetem, także jak widzicie, widzowie, jeszcze będę musiał tarczę pokoju ściągnąć. Zobaczcie, smoka mamy, widzowie, na... poziomie 197. Nie będę się jakoś tam super spieszył. Chyba wszystko mam nakarmione. Tak. Nie będę się jakoś super spieszył, bo z tego co pamiętam, to żeby na 200 levelu odblokować, no to 75 tysięcy tych oczu potrzeba. Jeszcze na koniec się z wami podzielę. Będzie, moi drodzy, kolejny odcinek z ranga roku, ale no nie wiem, ja raczej sztuczki tutaj nie zastosuję. No bo on będzie jakoś w grudniu, tak za 2-3 tygodnie, pewnie przed świętami. Wątpię, żebym do tego czasu się uwinął, moi drodzy, to by był jakiś w ogóle cud, ale też mam informację, mogę nagrać wam kolejny odcinek. Dostałem konkretne informacje, ile złota potrzeba, żeby levelować na każdy kolejny... Zobaczcie, tu mam tak, nie? Więc widzowie, jeżeli chcecie, to dajcie znać w komentarzach, to będzie niespodzianka dla osób, które obejrzały do końca. Mogę nagrać dla was odcinek i podać wam wszystkie szczegóły, to znaczy ile potrzebujecie punktów waleczności, doświadczenia, żeby levelować na kolejny wyższy poziom, tak, o jeden poziom wyżej. Ile potrzebujecie złota, aby budynki ulepszyć, no bo wiadomo, te traktaty potrzebujecie, więc to, co za tym idzie, potrzebujecie złoto. Wszystkie wyliczenia dostałem, mam dostęp do wszystkich danych, co potrzeba do rozwoju, więc mogę wam to nagrać i tak jak mówię, mogę tylko potwierdzić, dostałem sprawdzone info do nowej sztuczki, do ranga roku, ta sztuczka działa. Troszkę inaczej to wygląda, ja też troszkę spieprzyłem w ostatnim ranga roku, bo mogłem się wylogować z gry i po prostu być może by mi to działało, a tego nie zrobiłem. I przez to może było, jak było. No nie ma co wracać. Dzisiaj się skupiam, moi drodzy. No już giełdę najemników to już nie bardzo, bo już nie mam z czego. Tutaj przyjaciele też coś piszą o marszach CP. Także będę, moi drodzy, brał to w tym udział. Dobra, wiemy, gdzie mamy, moi drodzy, wysłać armię. Jak widzicie, armię sobie tutaj
tutaj jakoś przybyło mi tych najemników, tak, z tych giełd, no ale dziś już więcej nie przybędzie, bo po prostu, jak widzicie, srebra mam bardzo mało, muszę na wojsko przeznaczyć, chcę mieć, jak pójdziemy gdzieś do bunkra, to chcę mieć bardzo duże ilości wojska, żeby mnie nie pokonali. Bądź jak zostawię wojsko w swoim mieście, to chcę mieć silne wojsko, które po prostu się wybroni, tak? Także jeszcze troszkę specjalistów tutaj gdzieś sobie myślę, że wyszkolimy, ale chcę mieć dużą armię na full, tak żeby mi tutaj po prostu aż żywność na czerwono się paliła, nie? No bo niestety, moi drodzy, zdejmę tarczę, to wiecie, jak to jest. Chociaż na pewno znajdzie się ktoś silniejszy, kto mnie zaatakuje, to jest normalne. Dobrze, moi drodzy, to dzisiejszy odcinek krótszy. Tak jak mówię, drogi widzu, jeśli masz jakieś pytania, to pisz śmiało w komentarzach. Postaram się taki odcinek nagrać. W ogóle bardzo serdecznie wam dziękuję za lajkowanie tej serii. Widzę, że wam się podoba, bo komentujecie, lajkujecie i z tego, co piszecie, to również udostępniacie znajomym ze swojego klanu czy znajomym z Total Battle. Bardzo wam dziękuję, bo pomaga to troszkę rozwinąć się tej serii, więc proszę o więcej, bardzo serdecznie proszę o więcej, bo jak widzicie, za dużo te odcinki niestety tych wyświetleń nie mają, a dużo czasu na to poświęcam, dużo serducha w to wkładam, więc myślę, że będzie mi bardzo miło, jak, drogi widzu, udostępnisz, zostawisz tą łapkę w górę i po prostu skomentujesz, żebyśmy zwiększali zasięgi, żeby te poradniki mogły jak największej ilości ludzi po prostu pomóc. Także na dzisiaj się będę z wami żegnał, krótszy odcinek, mam nadzieję, że mi wybaczycie to, że po prostu wam tej walki nie pokazałem, tylko wyniki z walki. I że wam pokazałem po prostu, jak tutaj się zwiększył poziom trudności. Jak będzie jeszcze coś, jakieś konkretne pytania, pamiętajcie cały czas, że mam drugie konto, które będzie do levelowania, na którym mogę wam pokazywać z poziomu niższego ten rozwój, również ataki na starożytnego w mniejszym klanie. Możemy, widzowie, to zrobić, tylko czekam na wasz sygnał, bo niestety tam będę musiał przyinwestować złotą przypustkę, żeby mieć złoto, za które się po prostu przeniosę, znaczy nawet nie wiem, czy w złotą przepustkę, w cokolwiek bym musiał przyinwestować, co mi da złoto, abym się przeniósł do innego królestwa. Bo niestety 200 tysięcy złota będę potrzebował, także dlatego tak bardzo was proszę o te udostępnianie, o te lajkowanie, żeby chociaż te parę groszy wpadło z tych reklam, chociaż są naprawdę grosze, ale żeby chociaż udało się na tą złotą przepustkę, tą stówkę uzbierać i wtedy mogę wam taką serię nagrywać. A dzisiaj się z wami żegnam, do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!